Witam, że myszki z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Horrorze na lokacji Oro Blues. Na sumodykacji Definition of Insanity. Przepraszam, zaciąłem się. Więc w ostatnim odcinku mówiłem, że rozpoczniemy, kiedy coś ciekawego się zdarzy. I okazało się, że przez to, że baronowie jednak się na nas nie wkurzyli. I zaatakowało tutaj właśnie Yellowstone Montana Chapter, które, powiedzmy sobie szczerze, musimy się go bać. Możemy tak naprawdę już tutaj zaatakować ich i tak jak mówiłem, tutaj mamy decyzję, żeby dosłownie wziąć to. No, nie powiem, ciekawie to jest zrobione. Ogólnie to przez to też zauważyłem, że zapewne mamy trochę tego support equipment, jeżeli nam się tak pokazało, ale ktoś straciliśmy idealną ilość. Więc... tak, trochę słabo wyszło. No, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy w międzyczasie, które udało mi się osiągnąć, czyli po prostu wyjść nieco z tego totalnego zaułka, że po prostu nic nie możemy zrobić i wreszcie możemy coś tutaj pokonać ich. Tylko jak sami widzicie, właśnie zostaliśmy okrążeni. Uwielbiam, kiedy dosłownie tutaj już coś nam się udaje zrobić, ale zostaliśmy okrążeni. Okej. W takim razie... wytrzymałeś? W takim razie ogólnie wysłałem część wojska tutaj, żeby jak już aneksujemy tamtych, to żebyśmy coś mieli, ale może to trochę nam zająć czasu. Póki co... no niestety, ale nadal nie jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić i właśnie zostajemy okrążeni. O, masz, no serio. Dlaczego nasza armia jest taka słaba? To jest takie, że kompletnie nie wiem, co się stało, że w pewnym momencie jesteśmy tacy totalnie słabi, że nic to kompletnie nie można zrobić. Okej, uda nam się tutaj trochę przejąć, ale może to trochę nam zająć, zanim się nam to uda. I oczywiście, że teraz tutaj próbuję... O, masz los. No, ale przynajmniej możemy od tyłu przejść, tylko że dlaczego... dywizja, która miała to zrobić, właśnie ucieka. Więc tak, przynajmniej ci tutaj nam trochę pomagają. To jest fajne. No ale zobaczcie, jacyś dosyć duży są. Więc wydaje mi się, że będą później chcieli coś zdobyć od nas. No raczej, co tam jeszcze muszą stracić? To są nie jakiś punkt zwycięstwa, tylko że my już prawie wszystko przyjęliśmy. Więc ta trochę słaba jest. Ogólnie ten mod ma trochę słabo zrobiony późniejszą grę. O, i na przykład. Dobrze. Zdobyliśmy te wszystkie dywizje. Jej. W razie będziemy mieć jakiś manpower. Czy to jest. To jest okupacja. Z jednej strony takie. O, mamy te dywizje, z drugiej strony. O nie, to jest region okupacyjny. Czyli znowu będziemy się martwić o to wszystko. Dobra, co tutaj mamy? Zdobyliśmy sobie trochę tych rzeczy, ale tego nie wykorzystamy. To, co możemy teraz zrobić, to dosłownie no tak przejść i zobaczyć, co możemy. I nie możemy, ponieważ mamy zbyt mało. Prawda? Mamy 300. Jak to się kończy, że musimy dostawać najbardziej, najokropniejszy, po prostu najokropniejszą walutę do korowania, którą jest po prostu rzecz, którą trudno zdobyć. Okej. Boję się, że jak tutaj przejmiemy, oni przejmą to, to oni będą później tak chcieli od nas terytoria. Więc trochę słabo będzie. No. No, przynajmniej trochę przejęliśmy terytoriów.
Nic to nie zmienia. Co tutaj mamy? Mamy tutaj strasznie dużo rzeczy, już się nam włączyło, ponieważ odblokowaliśmy przez badania. I szczerze powiem, to jest ten moment, kiedy normalnie jakbym zobaczył, co się dzieje. Ja bym już nie kontynuował, bo to chodzi o to, że z jednej strony, okej, mamy tutaj fajne rzeczy, że tutaj się tak nam trochę polepszyło, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy mieć teraz mnóstwo tego, a w sumie nie możemy tego wymienić na cokolwiek, nie możemy wymienić tego na sprzęt, bo tam chyba nie widziałem w ogóle ani razu takiej możliwości zmiany political power za sprzęt, więc zrobiłem złamo. I tego nie możemy zrobić, dlatego że już osiągnęliśmy limit, więc możemy zwiększyć to. Tak, marketing, no to mamy to, ale to jest takie, nie, to się nam nie przyda. Tutaj nic też nie mamy, no i tutaj jeszcze to mamy. Co tutaj akurat jest nawet fajne, o, to może być ok, żebyśmy sobie zrobili, bo to jest kolejny minus. Tylko już nie wiecie, ile ja mam minusów na produkcję tego. Ja wszystko, co znajduję, to ja po prostu daję tu. I tutaj naprawdę jest sporo mam, jeżeli chodzi o minus do produkcji. Czekajcie, tutaj gdzieś to pokazuje. Chyba nie, ale wszystko, co daje minusy, to ja biorę. Więc w skrócie jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy no tych moglibyśmy zaatakować, bo mamy tutaj takie przejście. Zgaduję, że koniec końców to się nam nie uda. Więc tak, mamy ten manpower. Szczerze, ja to usunę i wyprodukuję własne dywizje. Tego, że w obecnej chwili mało kto nam zagraża realnie. Więc na razie tutaj nic nie będziemy robić. Montana Chapter nawet jakby chciała przeciwko nam, no to będzie musiała manualnie zrobić. Wtedy byśmy mogli sobie zrobić, wtedy zobaczyć, co tam się da zrobić. Możemy to zrobić za darmo. Okay, co to? Nie wiem. Tutaj mamy trochę do wojny. Do wojska. To też może być. No mamy jakieś takie decyzje, ale tutaj takie strasznie zbalansowane są, więc to nie jest jakieś takie, że moglibyśmy to jakoś wykorzystać. Okej, tutaj Power Armor się robi. Zmienił się na to. Zawsze nie śmieszę, jak to się tak zmienia. Okej, więc możemy zrobić tak. I teraz jedyne co, chyba teraz tylko sprzęt nam jest potrzebny. No, normalne dywizje już się produkują. Tutaj poczekajmy jeszcze chwilę, jak się to odblokuje. I coś tutaj jeszcze możemy porobić. Dockyard. Raczej to nie będziemy mieć. Tego też nie. To może do budowy, tylko że... O, mam już 15 fabryk. Nice. A pytanie jest, czy to... Nie, nie jest tym. Myślałem, że to będzie jako region skorowany, bo tak jakoś tak nam wyszło. Okej. 57% z tego wszystkiego. No, w miarę. Okej. Kolejne dywizje. I mają dywizje specjalne. Dosłownie te parę armor musi nam przyjść. To jest coś, co będzie naszą przepustką teraz do każdej wojny. Nie wygląda jak dywizja parę armor. Wydaje mi się, że to ma. Słuchaj, dobra, dawajcie ten model. Mam już? To mamy ten model, okej. Więc w głównej mierze po prostu musimy teraz poczekać. Zawsze mógłbym wykorzystać to, że po prostu wpisać kod i dać sobie, nie wiem, 100 tysięcy tego. To jest, wiecie, to byłaby jedna z rzeczy, które naprawdę bym chciał zrobić w tym momencie.
ale jakoś wydaje mi się, że żebyście mi to nie wybaczyli. Okej, w takim razie wypowiedzmy im wojnę. Nie powinno być aż tak źle. Oraz dlaczego jest tak mało dywizji na tym? O Jezu, co? Ale coś wysopało. Okej, widzę, że tutaj trochę zbyt mało dywizji daliśmy swoich. Teraz one... To mi się podoba, że one po prostu będą używać najpowolniejszego rozkazu świata, żeby się tam dostać. Okej, dawajcie te dywizje. Okej. I teraz spróbujmy popchnąć to. I teraz już lepiej idzie. No jak się dało parę armor, to teraz o wiele lepiej idzie wszystko. No, niestety. Oro Blues jakoś ma zawsze problem z dobrym takim rozpoznaniem, jeżeli chodzi o jednostki. Okej. I wyślijmy tak. Mamy te 2K, ale my nie mamy 2K sprzętu. No, mamy ledwo co tyle. Okej. Weźmy sobie ten region. Do regionu już nie zdobędziemy. Dobra, przynajmniej już trochę tutaj ogarnęliśmy. Lepszy bonus do robotów. No, tutaj jeszcze trochę długa droga przed nami. Ale się udało nam tutaj przejść przez góry. I możemy w sumie dać mega agresywny, ponieważ już mają trochę te jednostki trochę rozproszone. Przynajmniej już nie mamy jakichś takich wielkich minusów do manpowera, więc to też jest pomocne. Co tutaj możemy zrobić? Możemy to zrobić. Support robot akurat możemy zużyć. Ale przynajmniej teraz już lepiej to wygląda. I nadal trochę tak trzymają się. Ale powinniśmy sobie poradzić. Okej, lepsze budownictwo. Czekajcie, mamy już... O, mamy to. Nie sądziłem, że mieliśmy właśnie ten bonus, ale okej. Okej, wygląda na to, że teraz to jest po prostu powolne przyjmowanie, ponieważ oni się bronią, ale wystarczająco, żeby się wycofywać. Okej. Tutaj mamy wszystko w sumie na bieżąco. Tutaj możemy zrobić o to. Okej. Wydaje mi się, że War Support. War Support będzie lepszym pomysłem. No więc w sumie, jeżeli się tutaj już nam udało to ogarnąć, nie jest tak źle. Możemy jeszcze special units dać. Podoba mi się to, że wreszcie jakąś wojnę prowadzimy, która nie polega na tym, że nam nie wychodzi. Chociaż dosyć dużo jednostek mają i to może być najbardziej denerwujące. No ale jakoś to jest. Okej, co tutaj mamy? Tutaj zawsze mamy te rzeczy, ale już ich nie chcę zmieniać. To możemy zrobić. No i w międzyczasie sobie poróbmy, ponieważ niestety te decyzje, żeby dostać Wargole, to jest, że dostajemy Wargole na tym terenie, co nie jest najlepszą rzeczą. Okej, co się stało? Teraz przegrywamy. Co tam jednostki nasze? Mamy manpower. Produkcję w czymś mamy problem? Nie mamy produkcji wszystkiego, okej.
jakby w ogóle czegoś zabrakło nam. Jak tam jednostki, możemy sobie dorobić tych jednostek. Idźcie. Czyli randomowo nam wojna stanęła. Uwielbiam ten moment. Okej. Dobra, mamy już strasznie dobrą produkcję tego. Trzeba było ją trochę rozbujać. I możemy sobie pokorować kilka regionów w międzyczasie. Okej. 100 ludzi dostaliśmy za to wszystko. Jej. Dobra, już się ogarnęliście w miarę? Tak jakby się ich dywizje strasznie polepszyły. O, ma sile, co nie mają drzewko. Okej. No, naprawdę się ich dywizje ulepszyły. Co wam się stało? Okej, czy coś tutaj mamy jeszcze? Mamy to. Okej. No i dywizje naprawdę się ulepszyły. Okej. Nas wypychają. Nie cierpię tego momentu. Już błąd jakiś, że o, wow, udaje nam się. To jest moment, kiedy... O nie, padamy. Okej. No, jak... W głównej mierze te roboty są powodem, dlaczego my tak szybko umieramy. Dlatego, że one są w tych jednych regionach i one później po prostu... Z nich się ciągnie to wszystko. Dobra, dajmy sobie trochę więcej. Jak to wygląda z tymi? Ci mają już w miarę okej. Dajmy trochę więcej dywizji, może to coś pomoże. Okej, wystarczy w takim razie ich. Dajmy nowego generała. Tego rozkazu. Dobra, nie atakujcie. Więc w skrócie nasze dywizje robotów są słabe. Tak jakbym w skrócie miał to mówić. I nie cierpię tego, że dosłownie nasze dywizje są... Nie są na tyle dobre, żebyśmy w ogóle coś mogli porobić przeciwko nim. To jest jeden z tych łatwiejszych przeciwników. Okej, my musimy zrobić o tutaj. Tylko, żeby to dokończyć, to naprawdę... Musimy bardzo, ale to bardzo się rozwijać. Okej. Tutaj dopiero robimy to. Musimy tutaj sobie trochę do wojska porobić. Więc w skrócie oni jakimś cudem się tak wzmocnili, że... O mój Boże, nic nie możemy zrobić. Okej. Mamy... O, maści roz... Nowa Kalifornia pada już się łatwością. Nie cierpię, kiedy Nowa Kalifornia dosłownie pada w jednej chwili. Okej. No i naprawdę, co jest takiego, że my przegrywamy teraz? Co dosłownie się dzieje, że nie możemy nic zrobić? Okej, to jest badanie, co radio teraz dostaniemy. I wtedy co... Czekajcie, co nam to daje, bo to jakiś bonus taki... No, 3 organizacje, no to w miarę w porządku to je będzie.
bonus. No. Co oni... Jakie oni mają jednostki? Zobaczmy tam, gdzie przegrywamy. Jakie mają jednostki? Mają jednostki robotów. Które wyjątkowo są o wiele potężniej... A nie, to nasze są jednostki. Okej, mają jednostki specjalne, które po prostu im tak cisną. Czy możemy zrobić jednostki specjalne? Nie, to są jedyne, które mogliśmy porobić. A ich jednostki specjalne... Jeszcze to teraz do tego są kobiety. Naprawdę... To jest okropne. Dobra, wycofajcie się tutaj. Może tutaj się pobronimy, sobie trochę nabijemy zabójstw na tych regionach. No nie, no oczywiście, że nie nabijemy zabójstw, dlatego że w tym samym momencie oni tutaj nam wypychają tych. Okej, już trochę lepiej. Naprawdę, nie wiem co te inne państwa mają, że ja po prostu nie mogę nic zrobić. Nawet jakbym skopiował ich templetki, to zapewne byłbym tak samo miałbym, jeżeli co oni, więc... Dobra, co możemy zamienić? Logistykę szczerze możemy zamienić na ty. Okej, więc teraz będą nas bili, poszalali. Jednostki nasze nie będą w ogóle chciały się wrócić. No tak, to jest normalne zachowanie jednostek, że nie chcą wracać. To wszystko jest normalne. Tak, to wszystko jest normalne. Gra ogólnie rzecz biorąc oczywiście uznaje, że to jest wszystko normalne, że muszą tutaj stać. O, i teraz wszystkie idą z powrotem. Okej. Przynajmniej coś zaczęli robić. Dobra, na razie się tam będziemy bronić. Później może ogarniemy coś bardziej. Ale na razie to jest jedyne miejsce, gdzie możemy się bronić. Tutaj mamy 2000. To sporo. Do 5000. No i padają w miarę. Dobra, w miarę się teraz nam udaje to ogarnąć. Możemy sobie też polepszyć, ponieważ... Już się tam nam ustawiło. O, już nie atakują nas. Wow. Okej, co tutaj możemy zrobić? Możemy to zrobić. Badania. Kolejny. Tego raczej nie potrzebujemy robić. A możemy sobie porobić w międzyczasie. To. Jak to wygląda? Ta budowa wygląda znakomicie. Mamy już 7000, wow. Okej, no to sobie trochę nabiliśmy tego. Okej. Czy możemy to też? Nie, tego nie możemy. Zastanawiałem szczerze. Okej, więc dzięki temu, że prawie wszystkie fabryki wysyłamy na to, to mamy czym korować. Okej, i w sumie już wykorzystaliśmy wszystko. I ile dostaniemy? 2000. Nice. Dobra. Więc pisze niby, że jesteśmy niby w stanie to zrobić. Szczerze powiem, nie jestem przekonany do tego. A jeszcze się zgubili nasi. Okej. Co nie możemy to zrobić, kiedy będziemy w trakcie wojny, to też możemy odpalić. Czekajcie. To odpaliłem. O, podoba mi się. Nic się nie dzieje. A tutaj, żebyśmy garnęli naszych.
Możemy ich wysłać z tymi wspomaganymi. Wygląda na to, że powoli, tak bardzo powoli udaje nam się w miarę ogarnąć wojsko, które będzie w stanie ich tutaj pokonać. Okej, w takim razie spróbujmy ostatniego pusha zrobić. I może to coś da. Jak to wygląda? Wysłaliśmy Power Armor przeciwko prostym Infantry Division. Okej, wygląda na to, że jesteśmy w stanie ich popchnąć w części, ale nadal ten oto nam tutaj zabrania. My w sumie mamy jednostki, szczerze powiem, takie, że nie powinno być aż takiego dużego problemu z przepchnięciem. Możemy dodać pewnie więcej infantry. Nie wiem, oni mają jakieś bonusy? No też Special Forces trochę sobie podbudowali. No te Special Forces chyba im najbardziej poszło do góry. Okej, teraz mają obronę, więc możemy ją przeczekać i zaatakować w tym momencie. To jest coś takiego, że właśnie te Special Forces strasznie mają ulepszone. Teraz my w sumie ulepszamy Special Forces. Możemy wyprodukować? Możemy. Nice. Więc produkujcie to. To jest jedyna szansa, że możemy coś robić w tej wojnie. Dobra, ale ja będę się żegnać. Kolejny odcinek zapewne rozpocznę, kiedy już coś ogarnę z tą wojną, ponieważ teraz to jest po prostu produkcja tych support equipment. Po czym jest korowanie, takie masowe, i później jest znowu większa produkcja support equipment, więc tak, nie ma zbytnio różnicy. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trachol. No to, cześć.